Tomasz Kukuła rozmawiał w Katowicach z Romanem Pypłaszem z tamtejszej szkoły OSK 100%. Rozmawiał z nim o tym, w jaki sposób Roman Pypłasz widzi w tej chwili sytuację na lokalnym rynku OSK. Jeżeli chodzi o ten okres popandemiczny i do chwili aktualnej właściwie, to jest konstans, nie ma dużych zmian. Jeżeli chodzi o większe ośrodki, to żaden z większych tutaj nam się nie zamykał, jakieś nowe też większe nie powstawały. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, te ośrodki mniejsze, gdzie mamy jednego instruktora, jeden samochód, to tutaj jest cały czas rotacja. Jedne się otwierają, drugie się zamykają, ale jeżeli chodzi o ofertę pod tytułem nauka jazdy w, powiedzmy sobie, aglomeracji śląskiej, to tutaj jest bez zmian. Pandemia zrobiła coś dobrego. Przede wszystkim przestały spadać ceny kursu tutaj na Śląsku. Często się zdarzało, że pojawiały się dziwne promocje, 50 zł za godzinkę, albo właśnie jakieś dziwne pakiety, więc w końcu ceny po pierwsze zatrzymały się, a od, powiedzmy sobie, stycznia, lutego, marca nawet ceny tutaj w okolicy po prostu zaczęły rosnąć. Klasyk literacki na zachodzie bez zmian. Możemy powiedzieć o tym, że na Śląsku jest bez zmian. Powiedz proszę, spokój wśród dużych, rotacja wśród małych. Jak to skomentujesz? To jest naturalna sytuacja. Może być też tak, że duże ośrodki, obserwując, że, znaczy, wiedzą, że przychodzi do nich jedna, dwie osoby mniej niż normalnie przychodziły, mogą nawet tego, nie wiem, nie zauważyć przez ten okres półroczny, który mamy w tym roku, tak? Po tym dobrym zeszłym roku, gdzie było bardzo dużo kursantów, którzy przyszli po tym lockdownie w 2020 roku, może nam się ciągle jeszcze wydawać, że za chwilkę ruszy, tak? Natomiast tą rotację w małych ośrodkach, nie wiem, z czego ona wynika. Być może to jest tak, że ci instruktorzy chcący zarobić więcej, próbują sami założyć sobie ośrodki. To też jest naturalne. To też jest naturalne, w branży edukacyjnej. Znamy całą historię. Znaczy, jeśli spojrzymy, jak wygląda rynek szkoleniowy w krajach zachodniej Europy, to tam tak wygląda, tak? Szkoły jazdy szkolące osoby na kategorię B to są najczęściej małe firmy rodzinne.